Witam Was serdecznie, ja mam na imię Bartek i hobbystycznie zajmuję się fotografią przyrodniczą. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić mój nowy zakup, który testowałem przez dobre parę tygodni, a jest to podstawka tripod, tak zwana patelnia lub miska firmy Huga. Cena 250 zł, jak widzicie na stronie internetowej, jest to jedna z najtańszych opcji w porównaniu do cen z Ameryki lub z Anglii. Cena waha się pomiędzy 70 aż 100 funtów, zamawiając to na przykład w Anglii. W Polsce 250 zł, w przeliczeniu wychodzi to jakieś 45 funtów, więc super się opłaca. W dodatku dostajemy taką właśnie oto torbę wodoodporną. Nie przejmujemy się, że to jest na przykład brudne, mokre. Po prostu umieszczamy to w torbie, która jest solidna. Podwieszamy do plecaka bądź trzymamy w dłoni i przemieszczamy się do innego miejsca. Tutaj jedna z moich fotograficznych wypraw. Jestem nad stawem, gdzie używam właśnie tej podkładki. Tak wygląda moje stanowisko. Pod spodem jest kawałek plandeki, na to jest nałożona pianka, na której się kładę. Cały zestaw waży 7,5 kg, czyli podstawka waży kilo, gimbal 1,5 i aparat z obiektywem niecałe 5 kg. Przy okazji wykminiłem świetne zastosowanie tego pokrowca. Służy ono do ochrony przed wychłodzeniem, podczas gdy leżymy. Najlepszy efekt osiągniemy montując taki właśnie gimbal 360 stopni panoramiczny. Ja używam najtańszy, jaki mogę znaleźć, to na Amazonie, czyli jakieś 36 funtów. Nie używam tego za często, ponieważ jest to cholernie ciężkie, ale w zastosowaniu z tą właśnie oto patelnią działa idealnie. Jak to montujemy? Po prostu przykręcamy to do patelni, luzujemy i otrzymujemy bardzo stabilną platformę do nawet ciężkich obiektywów, jak na przykład Sigma 500, Nikon 200, 500 lub te 150-600, które działają idealnie na tym właśnie oto zestawie. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i uda mi się przygotować dla Was super materiał, używając tego właśnie zestawu. Z mojej strony to by było tyle. Zapraszam na stronę internetową sklepu Huga i tam polecam zakupić sobie taką właśnie oto miskę. A czy warto inwestować w taki sprzęt, który naprawdę posłuży Wam kilka dobrych lat w różnego rodzaju warunkach? Sami się przekonajcie, przed Wami kilka moich ostatnich shotów. We'll be right back.
Jeśli wam się podobało, wiecie co robić. Ja zbieram się do montowania filmów i do zobaczenia w następnym odcinku. See ya!